Marcin Kydryński to jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy muzycznych. W radiowej Trójce w każdą niedzielę prowadzi słynną audycję pod nazwą Siesta. Jest również podróżnikiem, pisarzem i kompozytorem tekstów utworów swojej żony Anny Marii Jopek. Marcin Kydryński był ostatnio gościem pierwszego lubańskiego festiwalu literackiego, podczas którego udzielił wywiadu telewizji Lubań. Tak naprawdę te nasze spotkania są szalenie otwarte. Ja nie łudzę się, że publiczność przychodzi wierząc, że jestem jakimś wielkim pisarzem, prawda? Chociaż umiem składać wyrazy w zdania i popełniłem kilka książek, które mają nawet ambicje literackie, ale rzecz jasna myślę, że publiczność zna mnie głównie jako radiowca. A także w co mocno wierzę jako fotografa. Ja przez znaczną część swojego życia zarabiałem w ten sposób, robiąc zdjęcia na całym świecie i pisząc artykuły podróżnicze. Wreszcie możemy rozmawiać o piosenkach, które popełniłem. Możemy tak naprawdę pójść w każdą stronę. Ja dlatego lubię sytuacje, w których jest prowadzący, bo każdy z tych wieczorów jest inny. Jakbym był sam i miał przygotowane exposé, to wie pan, po tygodniu bym się pewnie znudził. A tak to ja od wielu lat spotykam się ze słuchaczami i za każdym razem to jest dla mnie wyzwanie, to jest coś ciekawego, to jest coś nowego. Ja bardzo często słucham pana w radiowej Trójce. Ta pańska audycja Siesta jest taką jedną ze sztandarowych audycji tej rozgłośni. Jak to się stało, że pan trafił do radia i robi pan tą siestę? No wie pan, pewnie przez nazwisko, bo mój tata był niesłychanie znanym w swoim czasie radiowcem, kiedy nie było jeszcze niezliczonej ilości radiostacji, w związku z tym jego rewie piosenek słuchały pokolenia całe. Ale oczywiście, ja miałem wtedy 20 lat, pisałem już teksty do Jazz Forum, byłem entuzjastą muzyki jazzowej głównie. I oczywiście, gdybym się nie sprawdził w pierwszych dwóch, trzech, pięciu audycjach, to by mi podziękowano, a wie pan, że idzie mi 30 rok. Więc to oznacza, że jakoś trafiłem w oczekiwania ludzi. Może też dlatego, że ta muzyka w Sieście jest szalenie różnorodna. Rzeczywiście jest miejsce i na klasykę, i na folk, na muzykę świata, na fado, na... O właśnie, słyszymy utwór Alfama, no i na jazz, rzecz jasna, na muzykę starą, nową. Łączy to pewna wrażliwość, co tu dużo ukrywać, moja, więc fakt, że ludzie przy tej muzyce się spotykają, wędrują przy niej samochodami czy coś, sprawia mi autentyczną frajdę, bo to znaczy, że się jakoś rozumiemy, że mamy to takie sekretne przymierze. Ja czytałem kilka wywiadów przeprowadzonych przez dziennikarzy z panem. W jednym z nich opowiadał pan, że lubi pan być samotnikiem, to prawda? Tak, poniekąd wynika to z charakteru mojej pracy przez lata. Jeśli się fotografuje, to trzeba naprawdę być samemu. W grupie to jest właściwie niewykonalne, nawet w duecie. W związku z tym, kiedy wędruje się w pojedynkę, wyostrza się skupienie, inaczej się patrzy na świat, też się człowiek znacznie bardziej otwiera, spotyka ludzi. Podczas kiedy jesteśmy w kilkanaście osób, to jesteśmy we własnym gronie i ono tak naprawdę nam wystarcza. Takie podróże nazywam wycieczkami i często biorę w nich udział. Prowadzę na przykład warsztaty fotograficzne w różnych miejscach świata, przez wiele lat w Afryce. Ale tego bym nie nazwał wyprawami ani podróżami, tylko właśnie warsztatami. Jesteśmy w swoim gronie, mówimy o fotografii, mówimy o urodzie tego kontynentu, jego historii, ale to tyle. A jak pan trafił do National Geographic? No wie pan, to długa historia, ale moim mistrzem, nauczycielem, przyjacielem jest Tomasz Tomaszewski, który przez lata współpracował z National Geographic. I pewnego dnia po prostu uznał, że jestem gotowy i mnie tam przedstawił. I faktycznie projekt, który zrobiliśmy w roku 2000, on był wydany w 2001, zmienił historię wydawnictwa, bo do tamtej pory wszystkie lokalne edycje były
jedynie kopią, bardzo wierną kopią oryginału amerykańskiego, a ten nasz projekt afrykański sprawił, że i Niemcy, i Włosi, i Japończycy, i lichowie, kto, wszyscy zaczęli robić swoje rzeczy, Amerykanie zaczęli im na to pozwalać, bo zobaczyli, że to się sprawdza, że to może być zrobione. Teraz może takie troszeczkę bardziej osobiste pytanie. Znaczy osobista odpowiedź z pańskiej strony, jeżeli można. Jak to jest być synem sławnych rodziców i mężem jednej z najzakomitszych piosenkarek polskich? Z rodzicami, wie pan, to jest tak, że kiedy ja byłem synem rzeczywiście znanych rodziców, to był jakiś zamierzchły PRL i to kompletnie o niczym nie stanowiło. Wszyscy tak samo staliśmy w kolejkach po papier toaletowy, może mi pan wierzyć lub nie. Natomiast z Anią, no myśmy zaczynali razem, kiedy się poznaliśmy i zaczęliśmy pracować, to ona nie miała jeszcze żadnej płyty. Ja byłem poniekąd współproducentem, współtwórcą jej pierwszego albumu, który, nawiasem mówiąc, został wydany jako drugi, Szeptem. I potem te wszystkie największe zdarzenia w jej życiu muzycznym, czyli spotkanie z Patem Metheny, ze Stingiem, teraz wydaje płytę z Branfordem Marsalisem, to były w jakimś stopniu nasze wspólne przygody, doświadczenia. Ja jestem szczęśliwy, że mogłem w aurze jej naprawdę wielkości się grzać i dzięki temu poznać też tych mistrzów. Ale też nie uzurpuję sobie tutaj żadnej własnej zasługi. Pomogłem, o ile byłem w stanie, natomiast oczywiście wszystko to się stało dlatego, że Ania jest tak wielkim muzykiem. Na zakończenie wywiadu Marcin Kydryński pozdrowił widzów telewizji Lubań. Drodzy telewidzowie telewizji Lubań, jestem szczęśliwy, że mogę tu być pierwszy raz i wierzę, że to jest początek pięknej przyjaźni. Wszystkiego dobrego, Marcin Kydryński.